Zapraszam Państwa do zapoznania się z polskim dawnym malarstwem znajdującym się w Pałacu Potockich we Lwowie. Będzie też jeden obraz francuskiej malarki, na którym jest polska arystokratka. Będzie jeszcze wizerunek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego autorstwa Marcella Baciarelli. On będzie nade mną, zaraz Państwo zobaczycie. Pałac Potockich we Lwowie. Wizerunek, portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obraz autorstwa Józefa Peszki. Jest to portret, wizerunek Franciszka Smoglewicza, malarza, który był nauczycielem Józefa Peszki. W Pałacu Potockich we Lwowie znajduje się dużo obrazów ważnych dla kultury polskiej. Pałac Potockich we Lwowie stanowi filię Galerii Lwowskiej. W Galerii Lwowskiej mamy malarstwo XIX-wieczne, malarstwo początku XX wieku. Filia Galerii Lwowskiej w Pałacu Potockich posiada kolekcję dawnego malarstwa, między innymi polskiego, z okresu XIX wieku i starsze. Obraz Alojzego Rejhana. Portret kobiety. Portret Izabeli Lubomirskiej autorstwa Elizabeth Vigée-Lebrun w Pałacu Potockich we Lwowie.